Kiedy tu się pojawiłem z tej parafii w Leskach, to rzeczywiście Katowice, trochę mi znane, wiadomo, ten teren, ale taki fajny klimat, ponieważ park, kościół zabytkowy, drewniany, a więc tutaj, w którym modliło się wiele pokoleń ludzi wiary, to takie było sympatyczne. No i jak powiedziałem, ten park, ale ten kościół gromadził i tutaj ludzi mieszkających od strony kopalni Wujek, ale i tych tam z osiedla 35-lecia, chyba tak się nazywało to osiedle. No i jakby wszyscyśmy się spotykali w tym parku i mało tego na szczycie Katowic, bo ten kościółek stoi na szczycie. I to jest bardzo istotne, że tam na tym szczycie byliśmy świadkami wielkich wydarzeń, które potem każdy z nas miał zabrać i zanieść tam na te doliny naszego życia, więc rodzinnego, zawodowego, innego. I jakoś myślę, że uczyłem się też razem z ludźmi, bo nawet sam nie mieszkałem przy kościele. Bo to było takie niezwykłe doświadczenie, że do proboszcza, które mieściło się w domku na osiedlu, sami żeśmy dochodzili te 800 metrów. I to było też bardzo ciekawe doświadczenie spotykania się z ludźmi, nie tylko którzy byli ludźmi wiary, ale czasami przechodziliśmy nic nie mówiąc. No ale ja sobie tak kiedyś pomyślałem, jak to jestem w sutannie, no to mam prawo pozdrowić każdego i mijając się nawet z tymi, którzy nie reagowali, to w pewnym momencie zacząłem ich pozdrawiać, mówiąc szacunek albo dzień dobry, bez używania takiego pozdrowienia, które wypływa z wiary, tego typu jak Szczęść Boże. Ale widziałem, że to pozdrowienie powodowało, że następnym razem, jak się spotykaliśmy, to już ze strony tej drugiej osoby było pozdrowienie, już uprzedzała mnie ta osoba, pozdrawiając. Potem żeśmy się spotykali. I to było bardzo ciekawe takie duszpasterstwo, że to, co dzisiaj papież Franciszek mówi, żeby wychodzić na peryferia, to myśmy też najpierw spotykali na drodze takich, których nie spotykaliśmy w kościele, i gdzieś tam były te pierwsze pozdrowienia, rozmowy, i gdzieś tam odwiedziny, potem na kolędzie. Jakoś poznawaliśmy i budowaliśmy tę wspólnotę też. I oni potem też przyznawali się, że często byli tu w nomenklaturze, w partii, zostali oszukani i mówią mi: księże, niech ksiądz nie myśli, że to jest łatwo tak teraz wrócić do regularnej mszy świętej, do sakramentów świętych. I dla mnie, jako młodego księdza, było to niesamowite światło. Żeby nigdy nie działać w jakichś emocjach i tutaj stawiać jakieś warunki. Tu trzeba towarzyszyć, być cierpliwym. Pan Bóg jest dla nas najlepszym wzorem właśnie takiej pedagogii, takiej cierpliwości, towarzyszenia i podchodzenia do każdego indywidualnie. To jest to piękne i myślę, że tego się uczyłem. I kiedy przyszedłem tu do parafii, to od razu była dla mnie ten miesiąc pierwszy, bo to pod koniec sierpnia chyba 81 roku, był dla mnie takim miesiącem obfitującym w wydarzenia, bo górnicy kopalni Wujek chcieli poświęcić sztandar Solidarności. I oczywiście przygotowywali się do tego, jak były rekolekcje ewangelizacyjne i to w Domu Kultury. Boże, tylu mężczyzn widziałem właśnie, bo z księdzem Bolczykiem razem żeśmy przeżywali te rekolekcje tutaj w Domu Kultury i potem ta gala, odpust parafialny świętego Michała zawsze jest w ostatnią niedzielę września. Pogoda świetna, więc ołtarz wystawiony przed kościółkiem, no i bardzo dużo ludzi i biskup Herbert Bednosz, który odprawia mszę, święcił sztandar Solidarności. I potem wiem, że zaczęły się takie różne sygnały, czy pojawiały się różne sygnały o pewnych trudnościach, nawet takich rozmowach osobistych z niektórymi ludźmi, że
coś się może stać i tak dalej, zwłaszcza już w pobliżu tej uroczystości barburkowej. Tam ksiądz Bolczyk bardziej był związany